kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik o tematyce Avon. Pomysł na ten filmik dała mi Angelika z kanału Claudia Live, ponieważ kiedy pytałam Was, jakie macie dla mnie pytania z właśnie z tytułu tego filmiku z pytaniami i odpowiedziami, ona właśnie przysłała mi pytanie. Jakich jest moich 5 ulubionych produktów z Avon? Czy takich 5 perełek z Avon? Pomyślałam sobie, że specjalnie pominę to pytanie i może zrobię o tym filmik po prostu dla Was. I wtedy nawiązała się dzisiaj właściwie taka konwersacja między mną, właśnie Angeliką i Dorotą z kanału Dorotika. I Klaudia powiedziała, to słuchaj, może zrób taki filmik, gdzie pokażesz 5 ulubionych i 5 takich, które się tobie nie sprawdziły. I to dzisiaj właśnie, kochani, robimy. Czyli pokażę Wam 5, a właściwie 6, bo przemyciłam jeden tak w tej samej kategorii, że tak powiem, kosmetyków, czy produktów, może nie kosmetyków, ale produktów z Avon, które polecam szczerze, serdecznie, a także 5, które mnie osobiście nie sprawdziły się kompletnie lub z jakichś powodów mi nie odpowiadają, bądź na przykład uważam, że są niewarte swojej ceny. No to zaczynajmy, kochani. I może zacznijmy od tych, które mi się nie sprawdziły, bo ja wolę zawsze zakończyć na taką pozytywną notę, więc zacznijmy od tego, co złe, skończymy na tym, co dobre. Pierwszy z produktów, który wybrałam, bo uwierzcie mi, że zarówno tych, które polecam z Avon, jak i tych, które niestety nie sprawdziły się na przestrzeni czasu, jest nieco więcej niż 5. Ale ma być 5, więc okroiłam je do 5. I tak pierwszy produkt, który naprawdę mimo szczerych starań ponownie i ponownie i ponownie próbowałam go używać. Niestety dla mnie on po prostu się nie sprawdza i zdecydowanie jest to najdroższy kosmetyk, czy najdroższy produkt z tego zestawu, który mam, o którym chcę Wam powiedzieć. Więc zdecydowanie no, cena jest zupełnie nieadekwatna, jak i po prostu sam produkt jest no, niedopracowany moim zdaniem. I mówię tutaj o tym kremie, to jest SPF 50, on ma filtr 50, to jest ten taki koloryzujący krem z właśnie z tym wysokim filtrem UV, z ANU Solar Advance. Ja go Wam pokażę, jak wygląda tubka. Tak wygląda tubka tego produktu, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Ja mam, ponieważ to jest krem koloryzujący, ja myślałam, że on będzie na takiej trochę zasadzie, jak na przykład mam ten krem BB z L'Oreala, który tak jakby troszeczkę adoptuje się do odcienia cery. Co prawda tam są oczywiście różne kolory dostępne, wiadomo, jaśniejsze, ciemniejsze. Natomiast generalnie idea tego produktu jest taka, że ten pigment, który jest zawarty w kremie, po prostu po rozprowadzeniu on tak jakby delikatnie dopasowuje się do odcienia czy koloru skóry. Ten kompletnie się do niczego nie dopasowuje. On po prostu ma kolor, tak jak podkład. Ma kolor i ten kolor zostaje na skórze. I on był dostępny tylko w jednym kolorze i to był medium beige. I ja nie zwróciłam uwagi, kiedy go zamawiałam, bo gdybym zwróciła uwagę, to pewnie bym go nie zamówiła. Zamówiłabym ten, który był dostępny bez koloru. Chociaż to pewnie wiele by nie zmieniło, bo pomijając kolor, kolor jest naprawdę ciemny, pomarańczowy, no po prostu... Zobaczcie, mój syn jest podekscytowany grą. I po prostu, no zobaczcie. Po rozprowadzaniu on się strasznie, ale to strasznie odcina. Jest na pewno, naprawdę jest taki dość gęsty też w konsystencji. Na pewno jeden z jego minusów, już pomijając kolor, jest taki, że bardzo trudno jest go rozprowadzić równomiernie. On, no nie wiem, on jest nie dość, że jest strasznie pomarańczowy, jest naprawdę, to jest po prostu tragedia, ten kolor.
Jest strasznie pomarańczowy, więc jest tylko i wyłącznie, będzie pasował tylko i wyłącznie cerom, które są bardzo ciepłe. To jeszcze, no mówię, jest taki tłusty w konsystencji, taki dość gęsty. Ciężko go rozprowadzić do, tak żeby rozprowadzić go dokładnie, żeby nie zrobił nam jakiejś plamy, jakiś. No po prostu ja miałam z nim strasznie trudne przejścia, próbowałam go kilka razy. I za każdym razem go czuło się tak samo, zmywaniem całego makijażu, bo po prostu no, nie byłam w stanie. On na skórze też daje takie uczucie ciężkości, takiej tłustości. Mega dziwne. Bardzo nie przypadło mi do gustu. I szkoda, bo on obiecuje, oprócz tego, że miał być taki właśnie lekko koloryzujący, pokrywający niedoskonałości, to jeszcze miał dawać nam matowe wykończenie, na co ja ogromnie liczyłam. To mi właśnie było chyba najbardziej potrzebne w tym kremie. Jest to też krem z serii tych takich antystarzeniowych, więc dodatkowo, słuchajcie, ma chronić naszą cerę przed starzeniem. No i oczywiście ma Firyt 50, co dla mnie było ogromnym takim wow. Pomyślałam sobie, super, nie będę musiała nakładać filtra oddzielnie, nie będę musiała nakładać podkładu. To już jest takie dwa kosmetyki w jednym z matowym wykończeniem. Na lato będzie idealny. Guzik. Kosztowało mnie 8 funtów i to była cena w promocji. Ja nie pamiętam dokładnie, on chyba kosztuje około 10 albo 12 funtów. Także kompletnie nie jest wart swojej ceny. Absolutnie odradzam. Nie próbujcie, nie kupujcie. Tyle. Kolejny produkt, który mnie osobiście się nie sprawdził, to jest ta płynna szminka z Marka. A tak wygląda w pudełku. Ja mam ją w kolorze Kissy Face. I ja ją dosłownie użyłam raz. I ten raz, on tak wygląda, kolor. Nie. Ten jeden raz, słuchajcie, wystarczył mi. Kolor jest piękny, ale ona jest tak sucha. Ona w ogóle ma taką dziwną, jakby musową konsystencję. Nie jak takie, wiecie, tradycyjne pomadki w kremie, które się tak w miarę leją. Ona po prostu jest. Mnie to przypomina konsystencję, oczywiście. Taki płynny, znaczy płynny, wiecie, taki no, płynny cień do powiek, bo te płynne cienie do powiek to takie mają właśnie konsystencję, taką musową, taką lekko, niby to jest płyn, ale nie do końca, bo to taki bardziej jest mus i to ma dokładnie taką samą konsystencję. Zobaczcie, jaka ona jest, ona nie pokrywa nawet tak dobrze, nie ma takiego koloru specjalnie, jest dość, widać tutaj prześwity. Ale co mnie najbardziej zraziło do tej pomadki, to fakt, że ona strasznie mi wysuszyła usta. No po prostu tak popękanych ust po żadnej pomadce nie miałam. Żadnej. Ani matowej, ani płynnej, ani żadnej, której do tej pory używałam. Także ode mnie ogromne nie. Ja nie wiem, może inny kolor, bo to jest ta z tych, z tej takiej serii z wykończeniem metalicznym, czyli ona ma taki delikatny brokat, czego chyba tutaj, a może troszeczkę widać na mojej dłoni, jak ona tutaj opalizuje. Więc może to po prostu przez to, może te zwykłe takie płynne są ok. Nie wiem, dajcie mi znać, kochani, ale jak dla mnie to ogromne nie. Ja nie polecam, wręcz odradzam. Ja zapłaciłam 5 funtów, ale chyba cena regularna to jest 10, 8 albo 10 funtów, te pomadki płynne są. Także cena bardzo wysoka. Zdecydowanie niewarte. Kompletnie. Kolejny produkt, z którym też wiązałam duże nadzieje, a który też mi się kompletnie nie sprawdził, to podkład mineralny w pudrze. O, może tak. Z Marka. Tak on tu wygląda. Ja kupiłam dwa opakowania, bo pierwsze opakowanie, jakie kupiłam, wydawało mi się, że kupiłam za jasne, bo tamte był w kolorze, ten jest w kolorze porcelain. Mam jeszcze też w kolorze sand beige, bodajże, o ile dobrze pamiętam. I okazało się, że on wcale nie jest aż tak jasny, ale ponieważ ja nakładałam go wieczorem i nagrywałam filmik dla Was, przy oczywiście sztucznym świetle,
I na tym filmiku wyglądam strasznie blado. Okazuje się, że on odbija światło i to bardzo. Także robi tak ten zwany flashback, gdzie no po prostu wybiela skórę w świetle sztucznym obłędnie, po prostu obłędnie, bo ten drugi, który zamówiłam, zamówiłam dużo ciemniejszy. Chciałam je mieszać razem, żeby uzyskać właściwy kolor, ale nawet po nałożeniu tamtego, który jest naprawdę dość pomarańczowy, znaczy może nie pomarańczowy, ale taki dość ciemnożółty w odcieniu, zdecydowanie za ciemny jak na moją karnację, to w kamerze nadal wygląda mega jasno. Także ja za niego zapłaciłam 6 funtów, on chyba w regularnej cenie jest około 8. Oprócz tego, że daje flashback, bo mogłabym go nosić na przykład w dzień i nie przejmować się tym, że daje flashback w świetle sztucznym, natomiast drugą jego wadą jest to, że na mojej skórze on po prostu nie wytrzymywał zbyt długo. Zaczynałam się świecić dosłownie po 2, maksymalnie 3 godzinach, także nieodpowiedni do cery tłustej, czy tak jak moja, mieszanej, bo moja jest bardziej mieszana niż tłusta. Ale nie polecam. Może do cery suchej, tak? Do cery tłustych i mieszanych zdecydowanie nie. Kolejny produkt, który nie sprawdził mi się i tutaj akurat produktu nie mam tego, który faktycznie mi się nie sprawdził, ale to była ta z Avon Care maseczka w płachcie. Tyle tylko, że ja pokazuję Wam aloesową, bo taką jeszcze mam, a opakowanie od tamtej już wrzuciłam. A mówię o tej różanej. Ta różana po prostu wywołała u mnie jakąś chyba reakcję alergiczną, bo wysypało mnie na drugi dzień. Także no nie. I też nie miałam wrażenia jakby jakoś specjalnie, bo ta różana jest rozświetlająca. Owszem, jakiś taki poblask był na mojej skórze, ale mnie się bardziej wydawało, że ona zostawiła taki film jakiś dziwny. Moja skóra była taka lepka i taka no nieprzyjemna w dotyku. No a mówię dodatkowo też i zapchała mnie, czy nie wiem, co tam się stało, ale no nie. Mnie te maseczki niestety się nie sprawdziły. A szkoda. Kochani, ostatni produkt, który jest jak dla mnie na nie. Kupiłam go troszeczkę może nie tyle z polecenia, ile z tego, jak zachwalała go Marta z kanału Marcia. I tutaj ja nie mówię, że on, wiecie, ona może go lubi. Ja osobiście nie przepadam. Avon Care Plus, Sun Plus, Face and Body Self Tan Lotion, czyli generalnie samoopalacz w balsamie, taki balsam samoopalający do twarzy i całego ciała. Ja go do twarzy nie używałam, używałam go natomiast do całego ciała. Nie podoba mi się kolor, kolor jest bardzo żółty, bardzo nienaturalny. Być może, ponieważ jak wiecie, ja jestem bardzo bladolica, być może dla ciemniejszych karnacji byłby w porządku, ale dla mnie, z moją bardzo bladą karnacją, on po prostu wyglądał bardzo żółto. Poza tym strasznie wysuszył mi skórę, ponieważ tutaj jest bardzo duża zawartość alkoholu, którą czuć, jak tylko otworzy się butelkę. Mimo że ma dość przyjemny kokosowy zapach, to ten kokos jest bardzo, ale to bardzo przytłoczony tym zapachem alkoholu i to jest wyczuwalne. Bardzo. Ja go kupiłam za 6,50, nie wiem, czy to jest jego, nie pamiętam, czy to jest jego cena regularna, czy on jest ogólnie droższy, ale no. Jedyny plus jest taki, że on jest taki jakby lekko perłowy. Nie chcę tutaj, żeby za dużo mi się wycisnęło. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. O Boże, jaki on jest naprawdę. No on pachnie jak butelka wódki, jak się go otworzy. Tego chyba nie będzie widać w kamerze, ale on ma taki, widzicie, ta skóra jest taka, ma taki poblask, taki perłowy, więc on ładnie na skórze wygląda, o, ma bardzo ładny wygląd, on jest taki, on jest taki żółtawy w odcieniu i mam nadzieję, że mi tutaj od razu nie opali ręki, bo nie mogę iść od razu jej umyć, ale pościerałam go trochę. Więc tak, kochani, no ze względu na zawartość alkoholu ja zdecydowanie go
Nie polecam. Z produktów, które zdecydowanie mogę Wam polecić, to z pewnością Avon Care płyn pod prysznic, żel pod prysznic. Właściwie to jest kremowy żel pod prysznic. I tutaj mamy balsam do ciała. To są dwie puste butelki. Ja je sobie odłożyłam, bo miałam zamiar Wam tenko zrobić. Dawno, dawno temu jakoś do tego nie doszło, ale butelki nadal mam, więc może jeszcze Wam jakieś tenko nagram. Dajcie znać, czy chcielibyście w ogóle coś takiego zobaczyć. Nie tylko z produktami Avon, ale głównie, ponieważ wiecie, że ja produktów Avon używam chyba najwięcej, więc tutaj no dużo by tego było. Ale przydałyby mi się teraz. Kochani, zdecydowanie polecam Wam, jeżeli nie próbowaliście jeszcze, to wypróbujcie ten kokosowy. On świetnie nawilża skórę, jest naprawdę bardzo odżywczy, pięknie pachnie, sama przyjemność w stosowaniu i kosztuje tylko 2 funty. Zazwyczaj jak jest tam 2,20, coś koło tego. A to jest butelka ogromna, 400 ml, starczy Wam naprawdę na długi czas. I to samo, jeśli chodzi o ten balsam. Ja nie używam żadnych innych, bo tam mamy chyba 3, 4, 5 może nawet różnych zapachów, rodzajów. Ja zdecydowanie polecam Wam ten, który jest ujędrniający. Ja Wam go bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam. On nazywa się Age Restore. Tak wygląda jego butelka i też tak samo można go bardzo często kupić w promocji. Między 2 a 3 funty zazwyczaj jest chyba właśnie albo 2,50 albo 3 funty. I znowu 400 ml naprawdę starcza na bardzo długo. Ja go chyba miałam z, nie wiem, 3, 4, 5 może nawet miesięcy, a używam go dość regularnie, także no jest wydajny, jest naprawdę wydajny, a skóra po nim jest bosko miękka, po prostu bajka. Także polecam zdecydowanie. To jest na pewno jeden z produktów na ogromny plus. No i cena. Słuchajcie, czego by tu nie lubić. Dalej, kochani, kolejny produkt, którego nie mogłoby zabraknąć w mojej kosmetyczce, do którego naprawdę bardzo się przyzwyczaiłam, to jest ten puder z marka Puder HD. Tutaj jest jego pudełeczko. To jest ten biały puder sypki. Ma prześwietne opakowanie, o którym już Wam wcześniej mówiłam, kiedy robiłam test tego pudru. Jeżeli nie widzieliście, to odsyłam Was do tego filmu. I kochani, ma naprawdę bardzo przemyślane opakowanie, bardzo wygodne, świetne, jeżeli podróżujecie. Puder jest bardzo miałki, nie bieli skóry, świetnie mi utrwala makijaż na cały, ale to cały dzień. W te upały, takie ogromne upały, używałam jego i tylko jego, i mój makijaż był na naprawdę. Na długie, długie, długie godziny wyglądał przyzwoicie, bo oczywiście nie mówię 30-stopniowym upale, w końcu coś tam się rozpuści, wiadomo. Ale no naprawdę używałam już różnych pudrów i sypki w kamieniu. Ten póki co najlepszy. Także polecam. Ja go kupiłam w promocji za 5,50 albo 6 funtów. Nie pamiętam, ale chyba jego cena regularna to jest coś koło 10. Oczywiście, jeżeli się mylę, to Wam dam znać tutaj, wiecie, pod spodem, ale mam, tak mi się coś w głowie kojarzy, że tak jakoś to tak. Więc na pewno opłaca się go kupić, kiedy jest w promocji. A jest on bardzo często w promocji, także spokojnie, możecie, bez problemu. I teraz kolejny, dużo tutaj widzę, mam marka, tak jakoś tak. I to tak jest pół na pół, widzę, że mam tutaj połowę właśnie w tej, że tak powiem, stercie dobrych, jak i złych produktów. Kolejny produkt, który Wam polecam, to jest, słuchajcie, róż z marka. Ja mam mój w kolorze Cheeky Melba i to jest taki, o, taki jakby brudny róż, ale on na policzkach wygląda bardziej tak, nie wiem, no ciepło niż tutaj. Tutaj wygląda dość chłodno w tym opakowaniu, a na policzkach, tak jak tutaj widzicie, bo mam go, ja go zawsze mam, tak naprawdę, kochani, to nie jest jedyny róż, jaki mam w swojej kosmetyczce, ale to jest jeden z takich kolorów, który mi najbardziej pasuje. I ja praktycznie używam go w tym momencie cały czas, a zobaczcie, zużycie jest znikome, a ja go naprawdę używam za każdym razem, jak robię makijaż. Od momentu, jak go kupiłam, a kupiłam go już dobrych kilka miesięcy temu, to używam tylko jego. On jest tak wydajny, że naprawdę wystarczy tylko tak dotknąć go i wystarczy. Naprawdę
Super, super produkt. Tutaj jest. Jest tutaj gdzieś gramatura? Nie, nie ma gramatury, więc Wam nie powiem, ile tutaj tego produktu jest. No ale widzicie, on nie jest ogromny, ale ja jestem akurat zwolenniczką takich małych rozmiarów, bo nie czarujmy się. Różu do policzków chyba nie spotkałam, jeżeli nie jesteście zawodowcami, którzy robią makijaż, wiecie, za pieniądze innym ludziom, którzy po prostu nie jesteście jakimiś tam wizażystami czy kimś takim, kto faktycznie no, robi, wiecie, 10 makijaży dziennie na różnych osobach, to nie jesteście w stanie zużyć różu. Tak na swoje użytkowanie, nawet jeżeli malujecie się codziennie, to uwierzcie mi, że no, nie jesteście w stanie takiego dużego, no bo zazwyczaj róże są w takich no, dość sporych opakowaniach, wiecie, takiej wielkości gdzieś. Mniej więcej. To jest taka mniej więcej wielkość, jak powiedziałabym, takiego pojedynczego, standardowego cienia do powiek. Ale cienia używamy dużo, dużo, dużo więcej. A ten róż, no tak jak mówię, wystarczy dotknąć pędzel i tyle, i to, i wystarczy Wam, naprawdę. Więc produkt niezwykle wydajny. Mnie kosztował 2,50, ja go na jakiejś tam promocji wyhaczyłam. Nie wiem, szczerze się przyznam, że w tym momencie nie wiem, jaka jest jego pełna cena. Sprawdzę i dam Wam znać na ekranie. Mam wrażenie, że to jest coś koło 4, może 5 funtów. Ale mogę się mylić, kochani, więc sprawdzę i dam Wam znać. Ale polecam, naprawdę, jeżeli szukacie różu, to nie musicie naprawdę płacić wielkich pieniędzy. Polecam wypróbowanie tego marka. I kolejny produkt, kosmetyczny, ale może nie tyle makijażowy, bo na twarz go nie nakładamy, ale muszę wspomnieć tutaj te 60-sekundowe lakiery, które też mam dzisiaj na paznokciach już, tutaj na tej dłoni już jest wybrakowany, dzisiaj mi odprysnął, jak zmywałam naczynia, więc no, muszę zrobić jeszcze raz, ale słuchajcie, prawa ręka, którą używam więcej, jest nienaruszona, jest idealna. I to jest ten w kolorze Mauve Quickly. Tutaj akurat mam w pudełeczku ten nowy, Still in a Pinch. Ten taki, wiecie, popielato niebieski, który też naprawdę uwielbiam. Pięknie wygląda na paznokciach. I ogólnie mam jeszcze jeden taki czerwonawy i już, a jeszcze mam taki ten beżowy, że mam cztery kolory w tym momencie i chociaż naprawdę nie potrzebuję więcej lakierów, bo mam naprawdę ogromną ilość, połowa przeterminowana już pewnie, to ciągnie mnie strasznie do tych, bo one są naprawdę wspaniałe. Jedna warstwa schną dosłownie w kilka minut do takiego momentu, gdzie możecie dotykać i już nic Wam się nie od, wiecie, nie tutaj nie odbije, nie zrobią Wam się ślady. No, z bazą i z top coatem, którego używam z Essence, wystarcza mi na 3-4 dni, także zmywania, sprzątania wokół domu, wiecie, ja mam małe dziecko, znaczy małe, no takie średnie, więc no, robię dużo wokół domu, a trwa i naprawdę bardzo często, teraz w ogóle przez te wszystkie tutaj katalogi letnie, kiedy był, to chyba tylko raz był w pełnej cenie, a tak to jest cały czas w ofercie za 3 funty, także no, naprawdę, polecam całym sercem. I gama kolorystyczna, teraz w ogóle dodali kilka tam kolorków, bo to jest ten właśnie niebieski jest jednym z tych nowych, ale tam jest taka dość przyzwoita gama kolorystyczna, myślę, że znaleźć można coś ciekawego. I ostatnia rzecz, kochani, którą Wam szczerze polecam, to ProLine Lip Perfector i to jest ta nowa konturówka, która weszła no, kilka miesięcy temu, ale wiecie, o co mi chodzi. To nie jest ta wysuwana, tylko to jest ta w kredce, która w Polsce wiem, że pojawiła się, a potem zniknęła na dobrych kilka katalogów. Nie było jej chyba przez 3 albo 4 katalogi. Wiem, że wróciła jakieś 3, 2, 3 katalogi temu. Nie wiem, jak to teraz jest z jej dostępnością, natomiast jeżeli macie okazję, to ja serdecznie Wam polecam. To jest najlepsza konturówka, jaką używałam od bardzo długiego czasu. Kosztowała mnie chyba 3,50. Ja mam ją w kolorze Sculpted. I to jest taki ten naturalny, taki bardzo beżowo-brązowy, ale no naprawdę ona pasuje do tak niezliczonej ilości błyszczyków i pomadek, które ja mam, że to jest po prostu niewiarygodne, a tak świetnie utrwala
czy przedłuża może trwałość pomadki czy błyszczyku, naprawdę jest bardzo trwała. Jak już ją nałożycie, to będzie z Wami przez cały dzień. Przez cały dzień. Także produkt świetny. I tak jak mówię, ja nawet byłabym w stanie zapłacić pełną cenę. Ona jest, o ile się nie mylę, kosztuje 6 funtów w pełnej cenie. Więc tutaj za taką jakość to jestem nawet w stanie zapłacić 6 funtów, słuchajcie. Ale bardzo często tutaj w naszym tym katalogu w Wielkiej Brytanii pojawia się właśnie za obniżoną cenę 3,50, czasami 4 funty, także. Ale tak jak mówię, nie wiem jak teraz wygląda jej sprzedaż w Polsce, także jeżeli pojawi się i będziecie mieli okazję sobie ją wypróbować, będzie w jakiejś atrakcyjnej cenie, to się nawet nie zastanawiajcie, tylko łapcie, kochani. I to jest ostatni produkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, który chciałam Wam pokazać. Moje perełki i produkty takie niewypały, czyli pewnie nazwę ten filmik 5 perełek i 5 niewypałów z Avon. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję Angelice z kanału Claudia Life za pomysł. Bardzo Ci dziękuję. Nie żebym brała kredyt, broń Boże, za pomysł, tylko właśnie dziękuję bardzo serdecznie, kochana, za to pytanie, które właśnie nasunęło mi taki pomysł, a później za Twoją sugestię, żeby nagrać 5 najlepszych i 5 najgorszych. No i tak z tego wyszedł taki filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzach. Ja się z Wami serdecznie żegnam, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki.